Miło Cię widzieć, że wracasz na trasy RSMP. No i zmiana, którą zaskoczyłeś wielu kibiców, Skoda Fabia R5 na rajd rzeszowski. Skąd decyzja, że właśnie tym samochodem pojedziesz w tej imprezie? Tak, no na szczęście zjawiliśmy się tutaj. Ta decyzja no, musiała być podjęta, jeśli chcieliśmy dalej walczyć w tym sezonie, a nie chcieliśmy się poddawać już na tym etapie, więc na szybko wypożyczyliśmy Skodę, no i próbujemy teraz dojść z nią do ładu, bo troszeczkę inaczej się prowadzi niż Fiesta. No ale mam nadzieję, że teraz na tym odcinku testowym no, jakoś dogramy te ustawienia i ustawimy ten samochód pode mnie, no i będziemy mogli rywalizować. No właśnie, jesteś już po kilku przejazdach odcinka testowego. Jest to światełko w tunelu, że ten samochód będzie pracował tak, jakbyś sobie tego życzył? Ja czuję, że on jest bardzo szybki, może być bardzo szybki. Mam jeszcze takie dwa dość duże problemy, które muszę właśnie pod siebie tutaj jakoś zniwelować. I myślę, że jeśli się z nimi uporamy, to powinno być dobrze.